Widzę, że stawili się wszyscy zawiadomieni, a zatem przystąpię teraz do odczytania treści testamentu spisanego w Warszawie dnia 21 czerwca 2021 roku. Słuchamy. Ja, niżej podpisany, Wiktor Jerzy Kordas, urodzony 11 września 1951 roku, powołuję do spadku mojego syna Marka Kordasa w udziale 1/3. Przepraszam, ale to jest jakaś pomyłka. Kochanie, wysłuchaj mnie do końca. Mojego syna Marka Kordasa w udziale 1/3 majątku oraz moją córkę Dominikę Kordas w udziale 2/3 majątku. Podpisano Wiktor Jerzy Kordas. No ale przecież to jest niemożliwe. Przepraszam, rozumiem, że to się tyczy tylko oszczędności zgromadzonych na koncie bankowym? Nie, również nieruchomości. Z tego co widzę, państwa ojciec posiadał również dom. No ale jak to? Proszę pani, ja odczytałem tylko to, co jest zawarte w testamencie. No ale ona go sfałszowała! Słucham? No przecież to jest jakaś ściema. Wypraszam sobie. Przyznaj się, że przy tym majstrowałaś. Aga, przestań! Co przestań? A ty nie jesteś zaskoczony? A może ty o wszystkim wiedziałeś? Proszę państwa, zapewniam, że wszystko jest zgodne z prawem. Pan Wiktor zdeponował mnie testament miesiąc przed śmiercią. Nie, to jest niemożliwe. Ja dzwonię po policję. Ale... Nie. Bardzo przepraszam. Porozmawiam z żoną. Kiedy usłyszałam, że ona ma dostać większość spadku, to aż się zagotowałam. No, dla mnie to jest jakiś przekręt, oszustwo. Ja nie pozwolę jej ukraść naszego majątku. Bezczelna baba. Jakim prawem przyjeżdża tutaj i zarzuca mi kłamstwo i manipulacje przy dokumentach? To są sprawy, które chciałabym załatwić z bratem.